Czerwona lampka. Asyst B klasy, witam w kolejnym odcinku, tuż po meczu, debiutanckim meczu drużyny KS Pudy Warszawa. A obok mnie człowiek, który jest pomysłodawcą, twórcą, piłkarzem, kapitanem tej drużyny, Franek Dzieniecki. Witam Cię, Franek, serdecznie. Witam serdecznie. Młode chłopaki marzą o tym, żeby grać w Realu, w Barcelonie, może w Legii Warszawa, a Ty sobie zamarzyłeś swój własny klub. Skąd taki pomysł, żeby powołać do życia KS Pudy? Pół roku temu grałem jeszcze w juniorach Białych Orłów. Drużyna się rozpadła, bo wiadomo, kilku chłopaków chce iść do seniorów, chce iść gdzieś wyżej. Reszta zrezygnowała. Ja pół roku zająłem się tak naprawdę tylko sędziowaniem. No ale brakuje. Grałem kiedyś w A-klasie, też w Legionie i brakowało mi strasznie tego. I zacząłem się wczytywać po prostu. Zobaczyłem, że to jest realne, że nawet bez sponsora, zrzucając się miesięcznie drużyną, jesteśmy w stanie powołać taki zespół. No i tak naprawdę późno zaczęliśmy, bo w kwietniu około Wielkanocy zacząłem zbierać chłopaków, zacząłem do nich pisać, że to już jest na poważnie, że chciałbym, żeby się zadeklarowali do gry. No i udało się, jest nas obecnie 22. Wygląda to fajnie, chłopaki chcą przychodzić, chcą grać i nie interesuje ich, że to nie jest droga do ekstraklasy, tylko to jest nasza B-klasa, ale jesteśmy tutaj razem i ja uważam, że to jest świetne i cieszę się, że to powstało. Który klub był dla Ciebie inspiracją? Na kogo patrzyłeś z tych drużyn B-klasowych, A-klasowych i myślałeś, skoro im się udało, to czemu nam się może nie udać? Wiesz co, powiem Ci, że może zaczęła się ta myśl rodzić w głowie, kiedy kupiłem sobie na Gwiazdkę chyba 2 lata temu taka książka Skarby Miasta. Są tam wszystkie drużyny od Legii do Coco Jumbo. Tak jest, Adam Drygalski, Łukasz Cielemencki. Dokładnie. Przeczytałem od deski do deski, patrzę na te drużyny, mówię, kurde, no, nie w życiu bym nie pomyślał, że jest coś takiego jak Jedność Warszawa, albo właśnie o Coco Jumbo też może wcześniej jakoś nie słyszałem, albo jakaś Iglica, która już co prawda nie istnieje. Także tak naprawdę cała ta książka stała się dla mnie inspiracją, bo strasznie spodobało mi się, że każdy klub, mimo że grają na różnych poziomach rozgrywkowych, ma historię, którą można spisać na kartkach i chciałbym, żeby nasz klub też tą historię napisał. No i na razie zaczyna Cię pisać z wysokiego C5-1 w debiutanckim meczu z formacją. A kto poza Tobą najmocniej przyczynił się do powstania tego zespołu? Z tego miejsca bardzo chciałbym pozdrowić mojego przyjaciela Wojtka Sabę, który obecnie jest w Kuala Lumpur w Malezji. Wojtek, nie wiem, czy nie zrobił więcej ode mnie. Wychodził ze szkoły w trakcie lekcji, jechał, nie wiem, do jakiegoś centralnego biura statystycznego, jak to się tam nazywa, do MZPN-u, na bazarek wyrobić pieczątkę. Był wszędzie. Ja tylko mówiłem, co jest do zrobienia. Wojtek wykonywał 5 telefonów i tak naprawdę, Wojtek, dzięki Tobie ta drużyna jest i czekamy, aż będziesz na drugą kolejkę. Także pozdrawiam serdecznie. Jak to, bo większość z Was, jak rozumiem, jeszcze chodzi do szkoły, uczycie się. Jak to łączyliście załatwianie tych wszystkich formalności z nauką, ze szkołą? Szczerze powiedziawszy, plan jest taki na ten sezon, że trenujemy raz w tygodniu. To też było kluczem do dotarcia do chłopaków, bo przekonywałem większość, oni mówią, nie stary, ja już zamknąłem ten rozdział, nie mam czasu na treningi 3 razy w tygodniu, nie mam czasu się napinać. My jesteśmy 2001, czyli za rok jest matura, tak? To jest klasa maturalna, czyli zaczyna się tak naprawdę największy zajazd w życiu. Więc stwierdziliśmy, że spróbujemy to zrobić na takiej zasadzie. Jeden trening wieczorem we wtoreczek, skupiamy się na tym, pracujemy. To nie jest jakiś klub, w którym będziemy się rozliczać, że ktoś poszedł na piwo czy kebaba, wiadomo, no. My tu jesteśmy dla zabawy, ale na boisku oczekuję, że ma być zapieprzanie. Także myślę, że szkoła nie będzie tutaj szczególnie jakoś nam przeszkadzała. No, myślę, że jak wygracie jeszcze parę meczów i nauczyciele o Was usłyszą, to lekcje będą ustawiane pod Wasze treningi, a nie treningi pod lekcje. Trenujecie też tu, na tym boisku? Nie, mamy wynajęte na Picasso, także rzut beretem, to jest też na Białęce. Także białęcka drużyna, zdecydowanie. Okej, a w którym momencie przy całym tym procesie tworzenia klubu miałeś taki największy moment zwątpienia, że ta góra formalności jest tak duża, że tego nie przeskoczycie i myślałeś, że dasz sobie z tym spokój, to nie ma sensu, może wrócisz do grania w innym klubie albo w ogóle rzucisz piłkę? Były 2 momenty. Jeden taki, kiedy walczyliśmy z czasem, żeby się zgłosić, bo w MZPN-ie to jest do 31 maja, więc tak naprawdę załatwianie wszystkich papierów my oddaliśmy 30 maja wszystko. Także naprawdę było to na styk. A drugi moment, kiedy już nic tak naprawdę nie zależało ode mnie, to było przy zamawianiu sprzętu, jak głupio by to nie zabrzmiało. Bo wszyscy się deklarują, wszyscy chcą grać, ale trzeba zrobić przelew na czas. No i wtedy się zaczęło, że zastawiłem za kogoś, ktoś mi później oddał. No, musiałem trochę zainwestować w tę drużynę, ale nie zamieniłbym tego na nic innego, to jest naprawdę, naprawdę warte tego wszystkiego czasu i pieniędzy. Tak już wspomniałeś, jesteście drużyną złożoną głównie z chłopaków z rocznika 2001, bardzo młoda drużyna. Jak przebiegała selekcja do drużyny KS Pudy? W najróżniejszy sposób, szczerze powiedziawszy. Jest nas kilku właśnie z Białych Orłów, tam gdzie grałem ostatnio. To tacy moi najbliżsi znajomi.
później myślałem o ludziach, którzy przestali grać w piłkę, pisałem do nich. Ale byli ludzie też, którzy się znaleźli tutaj przez przypadek. Na przykład Maciek Skrzek, dzisiaj lewa pomoc w pierwszym składzie, strzelec pierwszej historycznej bramki dla KS Pudy w pierwszej połowie. Maciek, nie ukrywajmy, jak to się potoczyło. Podszedł właśnie do wspomnianego wcześniej Wojtka Saby na imprezie, totalnie zlany. I mówi, KS Pudy, on usłyszał, jak on by pograł. No i później, wiesz, zaczęły się te problemy, że ludzie nie płacili, odpadali mi. Były wymówki pod tytułem, wiesz co stary, nie dam rady. A mówię, dlaczego nie dam rady? No, o czym my mówimy? I Maciek Skrzek, ten właśnie, zrekrutowany na imprezie, nie ominął żadnego treningu i żadnego sparingu w tym okresie przygotowawczym. Jest jedynym takim tak naprawdę zawodnikiem, także w najróżniejszy możliwy sposób udało nam się też ściągnąć. To uważam za taki nasz największy sukces transferowy, numer 17 Kuba Cieślak dzisiaj na prawym skrzydle, cały mecz. Sam do mnie napisał, że chciałby pograć, ponieważ chciał odejść ze Skoli, z okręgówki, nie grał tyle ile chciał. A po rozmowie z trenerem okazało się, że oni są jakiś bardzo wysoki ekwiwalent pod tytułem 10 tysięcy, co dla nas jest nie do przeskoczenia. No, powiedziałbym, że nawet 1000 jest nie do przeskoczenia. No i odpuściliśmy ten temat, ale kilka dni temu, tak naprawdę chyba w weekend, poprosiłem Kubę, czy jego mama mogłaby nam zrobić zdjęcia na meczu, ponieważ piękne są te fotografie, naprawdę. I tak sobie pomyślałem, kurczę, może jednak jakoś by się udało, no to jest naprawdę zawodnik, który robi różnicę. No i powalczyliśmy trochę ze Skolą i wczoraj udało się dopiąć roczne wypożyczenie, także bardzo się cieszę również, że ten zawodnik jest z nami na pokładzie. Tak jak mówię, różne formy selekcji, no ale jesteśmy tutaj wszyscy. Jego mama to była ta pani, która przez cały mecz stała przy linii bocznej i robiła mnóstwo zdjęć. Wspaniałe zdjęcia, bo w Białych Orłach również opadają te emocje po meczu, czekasz dwa dni, a tu nagle zdjęcia na stronie w takiej jakości, że wow, naprawdę, bardzo się cieszę, że są. No to tutaj teraz może opadną emocje i za dwa dni będzie skrót z tego spotkania i jeszcze raz obejrzycie te historyczne bramki, zwłaszcza, że trafienie drugie i trzecie było wyjątkowej urody. Zgadzam się, no trzecia bramka Bartek Saramonowicz. Jak odpalił, to widzieliście chyba jego reakcję, on sam nie wierzył, pod tym stęcą. Piękne bramki, naprawdę. No i potem czwarty gol, do piłki podchodzi Franek Zieniecki, pewnym uderzeniem z 11 metrów, trafia do siatki i potem podbiegłeś z kimś się uściskać. To wyglądało trochę jakbyś właśnie wygrał zakład, że jakbyś założył się z tą osobą, którą ściskałeś, że w pierwszym meczu zdołasz strzelić gola. To był Piotrek ode mnie ze szkoły, który bardzo chciałem, żeby z nami grał, ale też go szanuję za to, że od początku powiedział, że nie, on jest z Ursynowa, mówi nie będę tu przyjeżdżał, nawet nie dał mi cienia wątpliwości, to też się szanuje, chłopak jest szczery, mówi będę przychodził na wasze mecze, będę kibicował, mówię Piotrek jak strzelę, podbiegam do ciebie, także cieszę się, że strzeliłem, nigdy karnych tak naprawdę nie strzelałem, w te wakacje sobie trochę poćwiczyłem i mówię mój klub, moja odpowiedzialność, no strzelam dopóki się nie pomylę. Karne to w trochę inny sposób strzelacie, tak jak mówiłeś o rekrutacji pijanego kolegi. Zainteresował mnie wasz herb, bo herb graficznie jest moim zdaniem bardzo dobrze wykonany, ale zastanawiają mnie motywy, które się na nim znalazły, bo o ile tory kolejowe rozumiem, bo tutaj gdzieś nieopodal znajduje się stacja kolejowa Warszawa-Pudyk, przez którą przejeżdżają pociągi jadące w kierunku Legionowa, Nowy Dwór Mazowiecki, lotnisko w Modlinie, tak zastanawiam się, skąd na tym herbie znalazł się dzik oraz dwie choinki. Co to oznacza? Sporo chłopaków od nas mieszka w okolicach takich leśnych, bo obecnie znajdujemy się na tej części Białęki, która jest zwana bardziej Tarchominem, tutaj są te wszystkie blokowiska, które nas otaczają, a ja mieszkam właśnie na Pudach, gdzie jest takie bardziej domki jednorodzinne, tereny leśne, no i zdarza się, wracam od kumpla 23, jadę na rowerze, no przez ulicę stado dzików, także nie mogło być innego wyboru niż to zwierzę, zdecydowanie. A jakie cele sportowe stawiacie sobie na ten debiutancki sezon? Szczerze powiedziawszy, mój cel jest taki, nie będziemy się tutaj zapędzać, cel jest taki, żeby ten sezon dograć, bo nie mamy praktycznie żadnego wsparcia, tutaj mamy pierwszego sponsora, firma iWall, która ma się coś dorzucać, także zdecydowanie organizacyjnie chcemy ten sezon dograć, chcemy zagrać we wszystkich meczach, żeby nie było jakichś śmiesznych walkoverów, jakiegoś nie przyjeżdżania na mecze, chcemy, żeby były osoby na treningach. Także chcemy dograć ten sezon, a jak to będzie sportowo, to zobaczymy, bo dzisiaj no, w pierwszej połowie zdecydowanie nie jestem zadowolony z tego, co graliśmy, męczyliśmy się cholernie. Uważam, że wynik 1-0 z, no, jak to powiedzieć, no, z drużyną, która była ostatnia w tabeli tej grupy w tamtym sezonie, no mamy potencjał na więcej. Także sportowo na pewno jest dużo do poprawy. A gdzie widziałbyś drużynę KS Pudy Warszawa za 4-5 lat? Wiesz co? Chciałbym, żebyśmy się zadomowili w jakiejś lidze typu okręgówka, tak? Gdzie już jest fajne, jakieś fajniejsze granie, ale chciałem poruszyć, nie wiem, może ktoś wysłucha mojego apelu, strasznie idiotyczny, że tak powiem, zapis o posiadaniu drużyny juniorskiej już od A klasy.
bo to jest zapis nie do przeskoczenia. Czytałem wiele artykułów pod tytułem jakieś drużyny na Śląsku, tam we Wrocławiu, która próbowała jakoś sklecić tą drużynę, coś tam spróbowali, 4 mecze, 5, związek dał czas, nie udało się, out, do B klasy. No ja uważam, że ktoś powinien porozmawiać o tym w związku, bo umówmy się, drużyny w B klasie i w A klasie w większości są jak nasze. Powołali, kilku kumpli zgadało się, zrobiło zespół, no i nie wiem, jak mielibyśmy po potencjalnym, załóżmy, awansie do A klasy za rok, kto miałby tą drużynę prowadzić, no jak to zrobić, jak zwerbować dzieciaków. To jest, myślę, największy problem we wspinaniu się w ligach, bo uważam, że jeżeli będziemy sumiennie trenować, to jakiś potencjał na pewno mamy, żeby się piąć w górę. Ja zgadzam się z tym, co powiedziałeś, bo to jest problem, który dotyczy właśnie nie tylko takich klubów jak wasz, ale też klubów z mniejszych miejscowości, klubów ze wsi, gdzie tych dzieciaków po prostu nie ma na tyle, żeby ten klub junior, te drużyny juniorskie stworzyć i zespoły, które mają ambicje, żeby grać chociażby w tej A-klasie, gdzieś tam spokojnie w środku tabeli, no nie mają takiej możliwości właśnie ze względu na ten zapis. A jak póki co układa się wasza współpraca z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej? Bardzo dobrze, co prawda zapomniałem wydrukować jakichś załączników dzisiaj na mecz, a mimo że sam jestem sędzią, to sędziuję dzieciaki, a tamte dokumenty są troszeczkę inne, trochę się też pozmieniało i przychodzę, tutaj sędzia mówi, że mecz powinien się nie odbyć, bo nie ma chorągiewek, ja tutaj płacę za boisko z chłopakami, no to chyba te chorągiewki powinny jednak być, kupiłem kurczę nosze, bo są wymagane, mimo że nikt tego nie sprawdza, ale mówię, będzie profesjonalnie. No i te nosze się przydały teraz. Widzieliśmy, że jeden z twoich kolegów został znoszony po meczu na nich. Tak, także z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej na razie wszystko sprawnie przebiega. Myślę, że to jest jasne i klarowne. My się też musimy nauczyć, jak to organizacyjnie, bo tak czysto teoretycznie, no to ja to wszystko ogarniam, a prezesem tak na papierze jest mój tata, który jest nieobecny i którego też serdecznie pozdrawiam, bo w momencie zakładania klubu w kwietniu jeszcze miałem miesiąc do 18 urodzin, więc nawet nie mogłem być w zarządzie tego zespołu. Także formalnie ogarniam, ale nie widziałem w żadnych papierach. Także no jest trochę pracy, ale no jakoś idzie. Dobrze, że 18 lat skończone, bo dzięki temu dziś wieczorem możesz wypić piwo, żeby uczcić to pierwsze zwycięstwo. Spytałem o tą współpracę, bo mam kolegę, który jest prezesem jednego z klubów tutaj w warszawskiej A-klasie i kiedy miał wizytację ze związku i spytano go, co jest największą przeszkodą w prowadzeniu klubu, on bez wahania odparł, że związek. I widzieliśmy też dziś na meczu, że pomimo tego, że to był wasz pierwszy mecz, to dorobiliście się już profesjonalnego młynu. Przyszedł pan z bębnem, który śpiewał piosenki swojego autorstwa. Zastanawiałem się, ile z nich napisał przed meczem, a ile z nich powstał tutaj. Kto to jest? To jest pan Leszek Rutkowski, którego serdecznie pozdrawiam. Notabene tata Leszka Rutkowskiego juniora, który pojawił się na boisku w drugiej połowie. Z tego co wiem, przepraszam jeżeli się pomylę, ale chyba jego dziadek również nazywa się Leszek. I teraz zastanawiamy się wszyscy, czy syn Leszka również będzie Leszkiem. W każdym razie pan Rutkowski zaskakuje nas zawsze swoim talentem. Kiedy jeszcze prowadził doping na meczach UKS-u Brudno, to po każdym meczu pojawiały się relacje z meczu opisane wierszem. Także ma talent z pewnością i jest mi bardzo miło, że pojawił się dzisiaj na spotkaniu. No z pewnością ubarwił tutaj życie na trybunach. Dobra, przejdę teraz do tego zestawu pytań, które zadaję wszystkim tym, którzy biorą udział w tym wywiadzie. Pierwsze pytanie. Mój wymarzony klub z Ligi Okręgowej, w którym kiedyś chciałbym zagrać, to... Z Ligi Okręgowej? Ciężkie pytanie. Może nie wymarzony, ale mam dużo kumpli w dwójce Legionowi. To czemu nie? Może kiedyś, jak jeszcze będą tam grać, fajna drużyna, blisko mnie, także... Spodziewałem się odpowiedzi, że KS Płudy za 2 lata. Myślałem, że z obecnych, ale tak, oczywiście, za 2 lata to by było fajnie. No, to było pytanie kiedyś, w którym kiedyś chciałbyś zagrać, więc... Tak, to zdecydowanie KS Płudy, żeby mnie nie łapali później za słówka. W B-klasie najbardziej lubię? Atmosferę. Tak po prostu, na meczach, na boisku? Jest wyjątkowo, zdecydowanie, nie do podrobienia. Gdybym nie grał w B-klasie, to weekendy spędzałbym na? Sędziowaniu. Myślę, że sędziowaniu meczy dzieciaczków. Najbardziej szalony mecz, jakim kiedykolwiek brałem udział, to? Myślę, że spotkanie w Białych Orłach w tamtym sezonie ostatnim, w którym grałem, kiedy muszę się przyznać, że spędziłem wieczór na popijaniu wina i niespaniu. Więc położyłem się spać o 5, wstałem o 7, wydawało mi się, że nie jestem w stanie zagrać, wyszedłem na skrzydle i przebiegałem 90 minut. Strzeliłem bramkę z centrostrzału, po której podbiegłem uściskać trenera, co mam uwiecznione na zdjęciu. Bardzo pozdrawiam trenera Piotra Górzędę. Najlepszy trener, z jakim pracowałem, definitywnie. Później drukarz strzelił nam 2 bramki, my wyrównaliśmy w 93, oni zaczęli od środka i strzelili nam na 3-2 w 94.
popłakałem się po tym meczu, ale to był taki moment, że naprawdę pamiętam, pokazuje, jak pięknym sportem jest piłka nożna, jest po prostu wyjątkowa. A najdziwniejsze zachowanie, jakie widziałem na trybunach, to? Na trybunach, kurczę, czy ja coś kiedyś widziałem takiego na trybunach? Szczerze? Najdziwniejsze, może nie najdziwniejsze, może jednak najdziwniejsze, że tylu ludziom chciało się tutaj dzisiaj przyjść. To jest dzisiejszy mecz i dziękuję wszystkim, że tutaj byli i nas wspierali. I ostatnie pytanie z mojej strony. Główny powód, dla którego Jerzy Brzęczek jeszcze nie zadzwonił i nie powołał mnie na mecz reprezentacji Polski, to? To dlatego, że wyciskam na klatę tylko 30 kilo. Okej. Tyle, bardzo ci dziękuję, Franek. Franek Dzieniecki, KS Pudy, pomysłodawca, kapitan, piłkarz tego zespołu. Dzięki. Dzięki wielkie.